Dzień dobry, witam Państwa na kolejnej konferencji związanej ze zbieraniem podpisów pod petycją do prezydenta miasta i Rady Miasta Leszna. Właśnie skończyliśmy w zeszłym tygodniu zbieranie podpisów. Zebraliśmy 1884 podpisy, było ich znacznie więcej, ale przeprowadziliśmy dosyć szczegółową weryfikację. Trochę zostało wykreślone. Jest to tak i tak dużo, dużo więcej niż jest potrzeba, bo wiadomo, że 400 podpisów starcza na złożenie petycji. Chcieliśmy wyraźnie zaznaczyć, że mieszkańcy Leszna są przeciwko budowie pomnika Smoleńskiego. Jeśli chodzi o samo zbieranie, nie wymagało to od nas jakiegoś szczególnego wysiłku. Mieszkańcy bardzo chętnie sami podpisywali. Zrobiliśmy dwie czy trzy akcje na rynku. To stały wręcz kolejki z podpisami. Petycja zostanie złożona i musi zostać rozpatrzona przez Radę Miasta Leszna. Co z tego dalej będzie, to się dopiero okaże. Tutaj Nowoczesna wyszła z inicjatywą, o której powie kolega Tomek. Jest to zapytanie do poszczególnych radnych, ale tu może Tomkowi oddam głos. Zanim, dlaczego petycja? Dlaczego mi się nie podoba pomnik? Dlaczego nam się nie podoba? No to było... Zresztą to jest dokładnie napisane w petycji, w uzasadnieniu petycji. W katastrofie lotniczej mogę odczytać. Nie odczytać swoimi słowami, panie. Uważamy, że Leszno nie jest miastem, w którym powinien powstać pomnik smoleński. Na pytanie, dlaczego nie w Lesznie, to ja się spytam, dlaczego nie w Osiecznej, dlaczego nie w Święciechowie, dlaczego nie, nie wiem, w Wilkowicach, w Śmiglu, w Kościanie i tak dalej, i tak dalej. Budowanie pomników wszędzie na cześć katastrofy, aby uczcić ofiary katastrofy, nie jest żadną metodą. Są dużo lepsze metody, dużo skromniejsze, a dużo bardziej takie wyraziste. Myślimy, że wybieranie w Lesznie miejsca dosyć takiego ważnego w środku osiedla i tam budowanie wielkiego pomnika jest złym pomysłem. Pan mówi, że brak konsultacji, tak? Całkowity brak konsultacji z mieszkańcami miasta, mimo że mamy demokrację przedstawicielską, wydaje nam się, że tutaj w tym przypadku, gdy zapadła decyzja, poza Radą zapadła ta decyzja o budowie pomnika Smoleńskiego, należało spytać jednak mieszkańców, zrobić konsultację i spytać mieszkańców, czy ta decyzja jest dobra. Czy w czasie zbierania jakieś takie mieliście polemiki, dyskutowaliście? No jak zawsze, ale o dziwo niewiele. O dziwo niewiele było takich polemik. Największą polemikę to z prezydentem miasta na rynku stoczyłem chyba, bo prawie godzinną i to... Tak? Tak, ale tutaj muszę powiedzieć, że bardzo pozytywna prezydent... Znaczy, przekonał go pan? Nie przekonał. Znaczy chyba prezydenta nie było do czego przekonywać, bo nie wiem do końca, czy on jest za budową pomnika, czy nie jest za budową. Podpisał się wam? Nie podpisał się. Nawet nie nalegałem, żeby prezydent się podpisał. Nie o to chodzi, żeby podpisał się. Tutaj wyraźnie chcę zaznaczyć, że nie szliśmy na ilość podpisów. Te 1800 podpisów to jest wystarczająca ilość, bo można by zebrać dużo, dużo więcej tych podpisów, ale nie o to chodzi, żeby się ścigać. No bo można zrobić jakieś akcje, chodzić po mieszkaniach czy gdzieś tam i zebrać tego więcej. Także zebraliśmy 1882 podpisy na dzisiaj. Okay. Pan Tomek? Ja chciałbym jeszcze dodać, że chcielibyśmy bardzo też podziękować osobom, które ani nie są z KOD-u, ani nie są z Nowoczesnej, a bardzo zaangażowały się w zbieranie podpisów. My w Nowoczesnej mieliśmy kilka takich osób, zakładam, że KOD też miał podobne sytuacje. Nawet osoby, które w ogóle nie są zaangażowane politycznie, nawet nie wiemy, jakie są ich poglądy polityczne, ale zgłaszały się do nas po to, żeby zbierać te podpisy, chcieli się w to jakby sami angażować, tak? Nie abstrahując absolutnie od polityki. Tym osobom najbardziej chcielibyśmy podziękować i te osoby też nas utwierdzały w przekonaniu, że, no, że prowadzimy słuszną akcję. Tak? Myślałem, że dziękować będziemy na końcu, ale przede wszystkim to trzeba mieszkańcom Leszna podziękować, że tak licznie odpowiedzieli na naszą petycję. I tutaj widać, że zaangażowani. To nie jest tak, że mieszkańcy Lesznia są bierni w sprawach lokalnych. Jeżeli coś mocno ich dotyczy, to angażują się, podpisują, są aktywni. Nie można powiedzieć o leszczyniakach, że są całkowicie bierni i że wszystko im jest obojętne, bo tak nie jest, co widać po tych podpisach, które trzymam w ręce. Kolejną rzeczą, którą chcemy zrobić po złożeniu tych podpisów, jeszcze dzisiaj albo jutro rano, bo właśnie kończymy przygotowywanie tych dokumentów. Chcemy złożyć pismo do radnych z prośbą o to, żeby
ustosunkowali się do tego, czy są za pomnikiem, czy są przeciwko. Tak, mówiliśmy o tym na poprzedniej konferencji prasowej. Prosiliśmy kluby zasiadające w Radzie Miasta, żeby się wypowiedziały na ten temat. A nadal mamy taką informację, że właściwie nie wiemy, czy są za, czy przeciw. PiS jest za, a reszta nie mamy pojęcia. Nie mamy tak? żadnej informacji. Bo... No nie mamy żadnej informacji, tak? Są uniki, są... Państwo macie ich często w swoich studiach, naszych radnych. Zadajecie im to pytania i ja w tych pytaniach nigdy nie usłyszałem odpowiedzi, tak? Więc to, co zapowiadaliśmy, jeśli nie będzie jasnych odpowiedzi, dzisiaj złożymy pisma z prośbą o to, żeby udzielono nam odpowiedzi pisemnej. Każdy radny z osobna, czy jest za, czy jest przeciwko. A do czego wam to jest potrzebne? Chcemy wiedzieć, tak? Chcemy po prostu wiedzieć, chcemy też wymusić jakby na radnych zajęcie jakiegoś stanowiska, bo obawiamy się, że to ma być tak trochę po cichu przegłosowane, tak? Chcemy nagłośnić jakby tą sprawę, chcemy pokazać, ten radny głosował za pomnikiem, ten radny głosował przeciwko pomnikowi, tak? Jeżeli będziemy otrzymywać te pisma, będziemy je publikować na naszym Facebooku. Mamy profil, który jest polubiony w tej chwili przez ponad 1100 osób. Przez 4000 polubionych. Przez 4000 osób? 4000 osób jest polubionych. No to się pomyliłem. Dosyć istotnie, ale... Tam na ostatni pozlot powiedziało 1100. No może, to może coś źle spojrzałem. Poza tym tutaj uważamy, że obojętność radnych w takiej sprawie, która interesuje naprawdę mieszkańców Leszna, jest złą metodą. Radny powinien wiedzieć, czy chce takiego pomnika, czy nie. Nie może być, że on mówi, a ja nie wiem. Tak samo kluby powinny się opowiedzieć, czy są za, czy przeciwko temu pomnikowi. Nie ma takiej deklaracji, dlatego składamy to zapytanie. Tak, chcemy wymusić za zajęcie stanowiska, tak? Po prostu taki jest główny cel złożenia tego pisma. Ale jest jakieś planowane głosowanie w sprawie pomnika? No, nad petycją muszą głosować. No, to jest obowiązek w tej chwili. Jeżeli statut miasta mówi, że jeżeli jest powyżej 400 podpisów... A ile mają czas, Tutaj jest niejasna sprawa. 3 miesiące zmienili. 3 miesiące, ale też jest powiedziane, że niezwłocznie. Jeżeli niezwłocznie, to najbliższą radę mamy 23. A jeżeli nie dłużej niż 3 miesiące, no to pierwsza radzi się jest 13, no to we wrześniu będzie, minie 3 miesiące, tak?